Cześć, jestem Kasia z Nord.pl. Pokażę, jak wymienić iskrownik w kuchence gazowo-elektrycznej. Do tego celu użyję śrubokrętu krzyżakowego, śrubokrętu płaskiego. Będę naprawiać kuchenkę firmy Amica. Producent nakleił tabliczkę znamionową na bocznej ścianie obudowy piekarnika oraz na karcie gwarancyjnej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych pamiętaj o odłączeniu ich od źródeł zasilania oraz opróżnij komorę piekarnika. W pierwszej kolejności ściągam pokrywę szklaną. Unoszę ją. Zamontowana jest na wcisk, zatem wystarczy tylko podnieść ją i odłożyć w bezpieczne miejsce. Ściągam ruszt. Następnie pokrywki palników, a w dalszej kolejności korony. Po zdjęciu górnych elementów widoczne są iskrownik, termopara oraz korpus. Korpus palnika przymocowany jest do płyty podpalnikowej za pomocą dwóch śrubek. Biorę śrubokręt i odkręcam je. Wciskam termoparę, iskrownik oraz korpus palnika do środka, aby w trakcie demontażu płyty podpalnikowej nie uszkodzić ich. Postępuję tak samo z pozostałymi palnikami. Od tyłu płyta zamocowana jest na dwie śrubki. Je też należy odkręcić. Teraz mogę bezpiecznie zsunąć płytę podpalnikową. Przytrzymuję ją lekko i przesuwam do siebie. Iskrownik demontuję w podobny sposób jak termoparę, ściągam blaszkę mocującą. Do tego celu używam śrubokręta, nieznacznie podważam ją. Biorę iskrownik. Z drugiej strony iskrownik podłączony jest do generatora iskier. Wyciągam złączkę, przytrzymując generator. Iskrownik, jak sama nazwa wskazuje, daje nam iskrę. We wszystkich palnikach jest on taki sam. Różni się jedynie długością. Nowy iskrownik składam w odpowiednie miejsce na korpusie palnika. Pamiętam o blaszce mocującej, aby zamontować ją pod spodem korpusu palnika. Drugi koniec iskrownika montuję w generatorze iskrownika. Po wymianie iskrownika mogę nałożyć płytę podpalnikową. Zwracam uwagę na zaczepy, aby odpowiednio dopasować płytę. Nakładam ją delikatnie, następnie przesuwam. Przykręcam płytę do kuchenki z tyłu za pomocą śrub. Wyciągam korpus palnika. Nakierowuję termoparę i iskrownik w odpowiednie miejsce. Przytwierdzam śrubkami korpus palnika do płyty. Nowe zamienne elementy wkładam w to samo miejsce. Pamiętaj o wyżłobieniu, aby dofasować iskrownik. Pokrywkę palnika, a także ruszt. Ostatnim elementem jest płyta szklana. Nakierowuję ją na zawiasy i opuszczam na dół. I gotowe. Po zakończonej naprawie mogę podłączyć kuchenkę do prądu. Podjąłeś się wymiany? Daj znać w komentarzu, jak Ci poszło.